Dzień dobry Państwu. Z tej strony gości Majnowski, podcast Interpretacje. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wsparli podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu. By Gdy byłem dzieckiem, na świecie było jeszcze trzech cesarzy: w Etiopii, Iranie i Japonii. Dziś pozostał już tylko jeden z nich, ten w Japonii. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej ich tytulaturze. Żaden z nich tak naprawdę nie był cesarzem. Haile Sylasie to Moan Besa, Suin Megede, Jehuda, Negusa Negest, Seyune i her. Zwycięski lew z plemienia Judy, król królów, wybraniec Boga. Reza Pachlawi to Szachan Szach, Arian Mechr, czyli król królów światu Ariów, a cesarz Japonii w czasach mojej młodości Hirohito Dziś nazywany pośmiertnie Sioła, tenno. Tenno, czyli niebiański król. Wszyscy trzej władcy byli po prostu królami, szczególnymi królami, królami panującymi nad innymi królami, boskimi królami, ale jednak tytuł cesarza nadawany im bywał jedynie grzecznościowo. Cesarz to bowiem tytuł najwyższej możliwej do wyobrażenia władzy w świecie ludzkim, a nawet w całej galaktyce. Nie bez powodu, gdy w 1977 roku powstaje pierwsza część Star Wars Gwiezdnych Wojen, jako nadrzędna organizacja grupująca siły zła pojawia się Galactic Empire Cesarstwo Galaktyczne. W kolejnym filmie z 1980 roku mamy wręcz cesarstwo wymienione w tytule: The Empire Strikes Back Imperium kontratakuje. Pojawia się również na ekranie Sam Cesar, The Emperor, Szef Palpatine. Czyli Darf Sidius. W amerykańskiej wyobraźni cesarz staje się uosobieniem dyktatora, czyli polityka, który w XX wieku legitymizuje się zazwyczaj jakimś pseudodemokratycznym czy pseudorepublikańskim tytułem, neologizmem typu przewodniczący, sekretarz generalny, prezydent, przywódca, wódz. Trzeba jednak przyznać, że w czasach, gdy kręcono pierwszy film Gwiezdnych Wojen, jeden z takich dyktatorów, Jean-Bedel Bocassa z Republiki Środkowoafrykańskiej w 1976 roku, wzorem Napoleona Bonaparte, przeobraził się z republikańskiego prezydenta w cesarza Środkowej Afryki z woli ludu Środkowej Afryki, ludu zjednoczonego w ramach Narodowej Partii Politycznej Messan, Mouvement d'Evolution sociale de l'Afrique Noire, ruchu ewolucji społecznej Czarnej Afryki. Koniec tytułu. W ten sposób groteskowy tyran i dyktator Kanibal z kraju, który na równi z Kongo możemy nazwać afrykańskim jądrem ciemności, był przez chwilę jedynym na świecie nosicielem tytułu cesarza. Tytułu wykrowanego przed wiekami, aby wyróżnić władcę, którego władza jest ponad władzą królów i pretenduje do wyłącznej władzy uniwersalnej nad całym światem, gdyż ośrodek władzy cesarskiej może być tylko jeden nawet jeśli ta władza bywa rozdzielona na kilka osób, jak to się działo w Rzymie, gdy tymczasem królów są dziesiątki, setki, a może w przyszłości bywały tysiące. Na początku XX wieku struktura ideowo-polityczna świata była jeszcze zupełnie odmienna od obecnej, zdominowanej przez republiki i demokrację, będące nieraz tylko pustymi nazwami, pod którymi w rzeczywistości kryją się tyranie. W 1911 roku było natomiast Pięciu prawdziwych cesarzy: Franciszek Józef, z Bożej Łaski, cesarz Austrii, apostolski król Węgier, etc. Wilhelm II, z Bożej Łaski, niemiecki cesarz i król Prus, etc. Mikołaj II, cesarz i samodzierżca wszechrosyjski, moskiewski, kijowski, etc. Jerzy V, z Łaski Boga, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i brytyjskich dominiów zamorskich król, obrońca wiary, cesarz Indii oraz wielkiego cin cesarz, czyli Huangdi, Xuantong, a prywatnie pięcioletni Aisin Pui. Jeden cesarz wschodniej tradycji monarchicznej państwa środka, trzech cesarzy zachodniej tradycji monarchicznej Imperium Romanum i jeden cesarz Kaiser i hind, traktujący swój cesarski tytuł niżej od królewskiego, gdyż był to taki tytuł hybrydowy, Odwołujący się do tradycji państwowej perskojęzycznej muzułmanów w Indiach, ale też europeizujący tę tradycję, a wręcz tworzący nową tradycję, jak powiedziałby Stanisław Barea. W tym podcaście chciałbym przedstawić genezę idei cesarza, jako najwyższego tytułu władzy ziemskiej, jak na przestrzeni wieków ambitne jednostki i otaczające jej pochlebcy. Próbowali terminologicznie poradzić sobie z wyrażeniem aspiracji do władzy uniwersalnej, boskiej, mającej przynajmniej w zamyśle ogarniać całą ludzkość. I jak idea władcy panującego ponad królami, pojawiała się w różnych kulturach świata, jak modyfikowano tytuł króla, tak by brzmiał jak najbardziej okazale: król królów, boski król i tym podobne. Nawet u zarania dziejów ludzkie społeczności nie były egalitarne. Egalitarność nie występuje bowiem w przyrodzie u zwierząt stadnych, zdobywających pożywienie głównie w postaci innych zwierząt. Istnienie społeczeństw w pełni egalitarnych, nieznających idei i praktyki nadrzędności i podrzędności, w stosunkach społecznych, jest czystą utopią, a nie rzeczywistością obserwowaną przez antropologów. Nawet społeczności łowiecko-zbierackie San, Bushmenów, z pustyni Kalahari mają dziedzicznych wodzów chociaż władza tychże jest ograniczona, a decyzję podejmuje się w oparciu o konsensus, w którego tworzeniu uczestniczą wspólnie kobiety i mężczyźni. Społeczności te wolne są także od trwałej stratyfikacji społecznej. Trudne warunki życia w pustynnej biosferze uniemożliwiają ludowi san gromadzenie nadwyżek. W społecznościach łowiecko-zbierackich, a także pierwotnych społecznościach pasterskich i rolniczych Przywódców grupy akceptowano jedynie na czas wykonania jakiegoś konkretnego zadania. Jednak nawet ograniczony dostęp do nadwyżek żywności prowadził do rozwarstwienia w obrębie tzw. ekonomii darów na tych, którzy mają więcej, a zatem mogą zrobić więcej, oraz tych, którzy mają mniej i dlatego są podatni na dominację ze strony tych pierwszych. Jednakże większość społeczeństw ludzkich, przez większą część swoich dziejów, żyła w środowiskach. Ekologiczny, w których łatwiej było pozyskać lub po rewolucji naukowej wyprodukować żywność, niż na pustyni Kalahari. W tych warunkach zachodził proces rozwarstwienia społecznego, co trafnie ujmuje tytuł artyku artykułu amerykańskiego antropologa Marshalla Salinsa: Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief, Political Types in Melanesia and Polynesia. Biedak, bogacz, wielki człowiek, wódz. Typy polityczne w Melanezji i Polinezji. W społecznościach tych pojawiają się big men, wielcy ludzie, ze szczególnym autorytetem, dysponujący nadwyżkami, wyrastają ponad innych. Ludzie, którzy mogą dać więcej korzyści lub zrobić więcej przykrości i krzywdy niż inni. Tak zaczyna się polityka. Indywidualna pozycja, jaką wielki człowiek zdobywa w coraz bardziej hierarchicznych społecznościach, Przekształca się w dziedziczną władzę przywódcy. Proces ten miał miejsce nie tylko na odległych wyspach Oceanii, ale także we współczesnych społecznościach, np. romskich, gdzie jeden z przywódców lokalnej społeczności klanów, zwany Rom Baro Wielkim Człowiekiem, mógł zostać wyniesiony do rangi Shero Rom, człowieka głowy lub też Baro Shero Wielkiej Głowy łącząc sobie funkcje przywódcy i arbitra. Tego typu władza mogła być nawet dziedziczna, najczęściej jednak wymagała swoistej elekcji. I tak w 1930 roku w piastowie pod Warszawą Michał II Kwiek został wybrany na króla Cyganów Polskich. W rzeczywistości króla jednego ich ugrupowania kauderaszów, gdzie najważniejszy i najmożniejszy był klan Kwieków. Na ceremonii obecny był marszałek Józef Piłsudski. Intronizacji króla cyganów w międzywojennej Polsce nadano charakter religijny za sprawą prawosławnych rytuałów religijnych. Pierwiastek nadprzyrodzony pojawił się także w innych społecznościach, których przywódcy chcieli oprzeć swoją pozycję społeczną nie tylko na zasługach indywidualnych i charyzmie osobistej, ale także na sankcji boskiej. Królestwo Wehali było ośrodkiem rytualnym na południowym wybrzeżu środkowego Timoru którego ludność mówiła ausunzyjskim językiem południowym Tetun. Przywódca państwa pierwotnie nosił tytuł Najbot, Wielki Pan lub Najkukun, Mroczny Pan, a w XVI wieku stał się Maromak Oan, Małym Jasnym, czy też Dzieckiem Światła, czy po prostu Synem Bożym. Instytucja dziedzicznego wodza niewątpliwie pojawiła się na wiele tysiącleci przed wynalezieniem pisma. Po raz pierwszy odnotowano imię takiego wodza już w pierwszym udokumentowanym języku świata, czyli w języku sumeryjskim. Pierwotnie określenie króla brzmiało w nim Lugal, złożenie słów lu, człowiek, i gal, duży, czyli big man. Tworząc to imię, sumerowie kierowali się tą samą koncepcją, co antropolodzy XX wieku. Którzy opisywali realia społeczeństw oceanii. Najstarsza inskrypcja ze słowem Lugal, król, należy do władcy Kish o imieniu Mebarasi z około 2600 roku przed naszą erą. Późniejsza wersja jego imienia, En-Mebaragesi, zapisana została w sumeryjskiej liście królów i zawiera element En, kapłan, honorowy tytuł używany w odniesieniu do królów związanych z miastami poświęconymi bogini i Akadyjskiej Ishtar. Lista królów sumeryjskich należy jednak do napoły mitycznej historiografii z czasów Urnamu, założyciela III dynastii z Ur około 2100 roku przed naszą erą, rozpoczynającego epokę tzw. sumeryjskiego renesansu. Teksty te zostały więc spisane jakieś 500 lat później. Można zatem śmiało założyć, że sam pierwszy król, w dziejach świata, Mebarasi, był po prostu Wielkim człowiekiem. Nie przydzielił sobie jeszcze żadnej sankcji religijnej. Słowo Ensi, złożone z en, pierwotnie oznaczało bóstwo, patrona miasta, a później władcę, gubernatora. Ensi, kuszanna około 2500 roku przed naszą erą, król Uruk, jako pierwszy w królewskim tytule połączył oba terminy Lugal i Ensi, jako władca sumeru i król całej krainy engi, -en Lugal Kalalamma. Tytuł ten po raz pierwszy wyraża uniwersalne roszczenia władcy do rządzenia nie tylko nad jednym miastem, jego rodzinny uruk nie jest w ogóle w tym tytule wymienione, ale nad krajem, sumer, jak i nad całą Ziemią. Akadyjski król Sargon wyraził to samo życzenie, łącząc nazwę swojego miasta z nazwą kraju Lugal -ki engi, Kiuri, co po akadyjsku. Przekłada się jako Szarmat-Szumeriu-Akkadi, król Sumeru i Akadu. Co prawda sam Sargon nie zestawiał tych tytułów obok siebie, lecz używał paralelnie raz król Akkadu, Szarmat-Akkadi, a raz król Sumeru, Szarmat-Szumeri. Jednak wspomniany Urnammu z III dynastii Ur przyjął właśnie takie, podwójne brzmienie tytułu i stosował ten tytuł również odwołując się do samego Sargona. Akadyjski wyraz szarom jest pierwszym zarejestrowanym tłumaczeniem sumeryjskiego lugal na inny język. W językach asymickich spotykamy podobny wyraz, też hebrajskim, jako szar, książę, kapitan, wódz, władca, urzędnik. W piśmie klinowym przyjętym zwyczajem było pisanie wyrazów sumeryjskich, tzw. sumerogramów, w tekście, które odczytywano w innych językach. Stąd pisano lugal, wielki człowiek. Oczytywano odczytywano szarrum po akadyjsku czy Harszu po chetycku. Założone przez Sargona Imperium Akadyjskie około 2334 roku przed naszą erą jest pierwszym znanym w dziejach ludzkości imperium regionalnym. Sam Sargon legendy miał być synem wysokiej rangą kapłanki związanej z miastem Azupiranu. Ojciec przyszłego władcy pozostał jednak nieznany. Po narodzeniu matka włożyła Sargona do zabezpieczonego asfaltem bitumicznym koszyka i puściła z biegiem rzeki. Niemowlę zostało jednak odnalezione, wychowane i wyuczone zawodu przez ogrodnika o imieniu Akki. Później imperium Sargona rozciągać się będzie od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne, od Morza Dolnego po Morze Górne. Już Lugal Zagesi, król Sumeru z dynastii z miasta Umma panujący bezpośrednio przed Sargonem, szczycił się władzą nad tymi obydwoma morzami. Jako pierwszy władca imperium, Sargon, po kadyjsku Rukin, ustanowiony król, tytułuje się w inskrypcji z Nippur, królem Akadu, nadzorcą Inanny, królem Kisz, namaszczonym przez Anu, królem tej ziemi, namiestnikiem Ensi Enlila. Używa on tu tytułu króla Kisz, Sharrukish Shatmati, czy Sharkishatim, a więc jednego z sumeryjskich miast. Jednak tytuł ten otrzymał od Sargona nowe i specyficzne znaczenie. Król Kish, czyli król wszystkiego, król całości, król wszystkich rzeczy, król wszechświata, będące wyrazem jego globalnych ambicji. Po upadku Imperium Akadyjskiego termin ten był używany sporadycznie, aż do czasów neoasyryjskich. Dopiero Sargon II, pod koniec VIII wieku, obnowił tytuł swego umiennika. Ostatnim władcą, który otrzymał ten tytuł władcy wszystkiego, był Antioch I, grecki władca nacji Seleukidów w racji III wieku przed naszą erą. Czwarty władca Imperium Akadyjskiego, Naramsin, w inny sposób dał wyraz swoim uniwersalistycznym ambicjom. Przyjął tytuł Króla Czterech Kątów Nieba czy też Świata. Lugal an muba szar kibrati arbai po akadyjsku. Tymi narożnikami były odpowiednio cztery kraje: Akkad, Elam, Subartu i Amurru, których podbojem lubił się już sumeryjski król Lugal-Annemundu z Adabu. Tytuł ten był okazjonalnie przyjmowany przez władców, którzy wyróżniali się podbojami, aż po czasy Cyrusa Wielkiego, króla perskiego który podbił Babilon w 538 roku. Późniejsi królowie z dynastii Achemenidów nie stosowali już tego tytułu, gdyż ich włości sięgały znacznie dalej niż te cztery pierwotne kąty świata. Sam Naramsim nie zadowolił się nawet najbardziej wymyślnym tytułem królewskim, lecz ogłosił się również Bogiem Dingir po akadyjsku ilu, akadu. Dejfikował także pośmiertnie swojego dziadka Sargona, i ojca Manisztuszu. W, w ten sposób Naramsin jest pierwszym znanym władcą, który ogłosił się Bogiem. Następcą Naramsina został jego syn, Szarkali którego imię oznaczało Król Wszystkich Królów i miało w przyszłości stać się tytułem określającym najwyższego władcę w różnych językach świata. Po raz pierwszy użyte przez króla asyryjskiego Tukulti-Ninurta w XIII wieku przed naszą erą po asyryjsku brzmiało jako szarszarani, król królów. Tytuł ten, znany także w języku staroperskim, w inskrypcji króla Dariusza z Behistunu, jako szajatija, szajatija przetrwał w sieci irańskim niezależnie od zmian dynastycznych czy religijnych, aż do upadku ostatniego władcy Iranu, szachan szacha, Rezy Pachlewiego w 1979 roku. Wzorce irańskie rozprzestrzeniły się na inne kultury, w tym na Kaukas czy na Etiopię, gdzie najwyższy władca dynastii Salomonowej nazywał się Negusenegest, w języku ges, król królów. Ostatnim królem królów Etiopii był Haile Selassie, który abdykował w roku 1974. We współczesnych językach europejskich zwyczajowo nazywa się najwyższych władców Iranu i Etiopii cesarzami, ale termin król królów zadomowił się już w języku greckim, jako Basileus Basileon w epoce hellenistycznej. Tytuł Rajadhiraja, król nad królami, był znany także w Indosferze, czyli Indiach i krajach pod wpływem cywilizacji indyjskiej i religii indyjskiej, hinduizmu i buddyzmu, czyli w Indochinach z wyjątkiem Wietnamu oraz w Indonezji. Tu bardziej popularnym terminem był termin Maharaja, Wielki Król, tytuł znany także ze starożytnej Mezopotamii, jako Szar-Rurabu. Nie można więc z całą pewnością stwierdzić, czy sumerogram Lugalgal, Wielki Wielki Człowiek, występujący w tytulaturze królów Hetyckich, jest kontynuacją pewnych tradycji indoeuropejskich, znanych ze świata celtyckiego, gdzie występuje Wysoki Król Irlandii, Art ri eren czy Wysoki Król Szkocji, Art alban ponieważ w krajach celtyckich było bardzo wielu królów, Rych i na czele każdego klanu, nawet najmniejszego, stał król. Czy jest może ten tytuł, Lugalgal, adaptacją tradycji mezopotamskich, przejętych później przez Echemenidów, a od nich przez Greków, Megas Basileus? Tytuł ten z kolei, noszony między innymi przez władców macedońskiej dynastii Seleukidów, mógł mieć wpływ także na tradycje indyjskie, gdzie pojawia się forma Maharaja Hiradżat. Wielki król nad królami. Również egipski tytuł faraon per a etymologicznie składa się z przyrodnika wielki, wysoki a i rzeczownika dom per. Początkowo jednak odnosiło się to wyłącznie do budowli i dopiero od czasów Echnatona, króla, określano tym terminem per a, czyli nie wielki człowiek, ale ten z wielkiego domu. Tytuł królewski w Egipcie był jednak znacznie bardziej skomplikowany i składał się z pięciu elementów ściśle związanych z kultem religijnym. I tak Amenhotep III w okresie Nowego Państwa nosił imię horusowe Kanacht Haem Maat, potężny byk, który objawił się w prawdzie. Imię Nepti dwóch pań, bogiń górnego Egiptu Nechbet, przedstawionej jako Semp i dolnego Egiptu, Ładżet, przedstawiano jako Kobra. Imię to brzmiało Semen Hepu Segerechtawi, ten, który ustanowił prawa i uspokoił dwa kraje. Król Egiptu nosił także imię Złotego Horusa, A Hepesh Hui ten wielkiej siły, który obalił mieszkańców Azji. Nosił też imię tronowe, Neb Re, ten, który otrzymał mat Boga Re. I wreszcie imię osobiste. Imię Amenhotepa brzmiało Hehepu, Hekałaset. Amon jest zadowolony władca Teb. Każdy władca Egiptu był żyjącym przedstawicielem Boga Horusa na ziemi, a w dawniejszej religii Horusem samym w sobie Persa. W tradycji mezopotamskiej aspiracje władców do boskości były natomiast niezwykle rzadkie. Innowacja wprowadzona przez Naramsina, króla Agadu, który nazywał siebie Bogiem Akadu oraz Dannum Wszechmocnym, prawdopodobnie nie przetrwała długo, gdyż panowanie jego syna, Szarkali Szarli, który także zapisał obok swojego imienia ideogram determinant Dingirbuk, zakończyło się rozpadem imperium. Również ostatni król Babilonu, Nabonidus, kazał się nazywać Ilani król bogów, albo szar Ilani, szaszame uersytim, król bogów nieba i podziemia. Przez większość swego panowania Nabonid przebywał w arabskiej oazie Tema, gdzie stał się wyznawcą boga Shina, księżyca. Obalenie Nabonida przez perskiego Cyrusa z ulgą przyjęli nie tylko Żydzi, niewoli babilońskiej, ale i kapłani Marduka, którzy przez lata nie mogli z powodu nieobecności lub niechęci króla do ich boga odbywać ceremonii Nowego Roku. Boski status króla był więc czymś zupełnie naturalnym w Egipcie oraz zupełnie niewyobrażalnym przejawem pychy w Babilonii. Dążenia władców do boskości zmogły się w epoce helenistycznej po panowaniu Aleksandra, który połączył greckie tradycje herosów boskiego pochodzenia jak Herakles, Senzeusa z egipską tradycją, gdzie król reprezentuje żywego Boga lub wręcz jest tym żywym Bogiem. Aleksander uważał się za syna Zeusa Ammona, odkąd odwiedził jego świątynię w Siwa na Saharze. Było to powodem wielu zatargów z jego najbliższymi współtowarzyszami. Zostało jednak o dziwo zaakceptowane przez cynicznych Greków, którzy właściwie już stracili wiarę w swoje dawne, tradycyjne bóstwa olimpijskie, a pretensje Aleksandra przyjmowali z ironią. Chce być Bogiem, niech będzie. Królowie dynastii diadochów, następców Aleksandra, Ptolemeusza i Seleucydzi, a także przedstawiciele dynastii grecko-baktryjskich i grecko-indyjskich, również uważali się za bogów. Ci ostatni mieli wpływ na rozwój koncepcji króla boga, także w Indosferze, gdzie pojawia się Radzia. Na tle innych krajów, które tworzyły w starożytności imperia regionalne, a następnie globalne, Rzym wyróżniał się Republikańską, niemonarchiczną formą rządów. Jeśli wierzyć tradycyjnej historii Rzymu, w 509 roku przed naszą erą wypędzono ostatniego króla Tarquiniusza Pysznego, a pierwszym konsulem wybrano Luciusza i Juniusza Brutusa. Chociaż Polibiusz uważał, że rzymski system polityczny w najidealniejszy sposób łączy elementy trzech form rządów wyróżnione przez Agata... Arystotelesa, Monarchię, arystokrację i demokrację, sama Republika Rzymska oparła swój mit założycielski na głębokiej niechęci do monarchii lub jakiejkolwiek innej formy wyniesienia jednostki, nawet bardzo wybitnej. O historii Rzymu, napisanej przez Katona Starszego, zachowała się anegdota, że zupełnie brakowało w niej nazwisk, wodzów i polityków. Katon nie wymienił po imieniu żadnej wybitnej postaci poza słoniem kartagińskiego wodza Hannibala o imieniu Surus. Z biegiem czasu niechęć do królów przyrodziła się u Rzymian w pogardę, gdy kolejni królowie Antioch III, wielcy królowie Mitrydates król Pontu, Tigranes z Armenii i boscy królowie, jak Ptolemeusze, zostawali pokonani przez rzymskie legiony. Nieco podobne uczucie pogardy dla monarchii perskiej odczuwali wcześniej Ateńczycy, po wygranej wojnie z Wielkim Królem Xerxesem w latach 480-479, ale niemonarchiczne Imperium Ateńskie było kieszonkowe i krótkotrwałe w porównaniu z Imperium Romanu. Sukcesy militarne II i I wieku przed naszą erą spowodowały, że wśród teoretycznie egalitarnych elit politycznych i wojskowych Republiki Rzymskiej włonili się ludzie, którzy mogli więcej niż inni. W II wieku przed naszą erą Ci rzymscy wielcy ludzie, big men, dynastę, znajdowali się jeszcze pod kontrolą instytucji politycznych. Zaprzestano wówczas nawet powoływania dyktatorów, którzy w III wieku przyjmowali pełną kontrolę nad republiką 24 razy za każdym razem oczywiście tylko na 6 miesięcy. Także ogromna władza nad obywatelami, spoczywająca w rękach cenzorów, wybieranych raz na 5 lat, była łagodzona przez wymóg kolegialności podejmowanych przez nich decyzji i jednorazową kadencję. Cenzorzy ustalali bowiem listy osób, które mogły zasiadać w Senacie lub należeć do stanu ekwitów. Z czasem jednak ograniczenia systemowe narzucone np. kandydatom na konsulów zaczęto ignorować i zaczęły pojawiać się nowe rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie władzy quasi monarchicznej w ustroju republikańskim. Pierwszym przykładem wielkiego człowieka w Rzymie był Gajusz Mariusz, zmarł w roku 86 przed naszą erą, który w latach 104-100 był pięciokrotnie pod rząd wybierany konsulem. Jego reformy wojskowe położyły podwaliny pod sprawowanie quasi monarchicznej władzy przez innych wielkich ludzi. Wielkim rywalem Mariusza był Lucius Cornelius Sulla Felix. Formalnie zadowolił się on przywróceniem po ponad 100 latach urzędu dyktatora, który sprawował w 82 i 81 roku, a więc przez dwa lata, zamiast dopuszczalnych, możliwie 6 miesięcy. Był Sulla dyktator legibus faciendis et Publice publice constituende. Causa, dla ustanowienia praw, i ułożenia spraw publicznych. Boską sankcją jego dyktatury wyrażał przydomek Felix, szczęśliwy, szczęsny, wskazujący na szczególną życzliwość okazywaną Sulli przez bogów. Rywalizacja między optymatami Sulli a frakcją popularów Mariusza i Cynny doprowadziła nie tylko do wojen domowych i proskrypcji przeciwników, ale także do pierwszej próby regionalnego separatyzmu, Imperium Romanum. A mianowicie utworzenia lokalnego państwa w Hiszpanii w latach 80-72 przez populara Quintusa Sertoriusza jako alternatywy dla Republiki Rzymskiej opanowanej przez wrogie stronnictwo optymatów. Porozumienie Triumviratu było próbą uporządkowania stosunków między wielkimi ludźmi w ramach jednej republiki. Triumwirowie, kolegium trzech mężów. Była to instytucja jak najbardziej znana ustroju republikańskiemu. Pierwotnie byli to członkowie różnych komisji powoływanych do rozpatrywania różnych szczegółowych spraw, np. przykład Capitales, prowiący nadzór nad więzieniami i egzekucjami skazanych więźniów, triumwiri nocturni, których pieczy było bezpieczeństwo ulic nocą w Rzymie. triumwiri Monetales, które zadanie było bicie. Monety. Triumviri, kolonie Ducende, triumwirowie powołani do założenia nowej kolonii, triumviri Mensarii, którzy mieli zbierać wpływy do skarbu państwa. Jednak porozumienie w roku 60 przed naszą erą, zawarte pomiędzy Markiem Licyniuszem Krassusem, Gneusem Pompejuszem i Gajuszem Luszem Cezarem, miało na celu ustanowienie równowagi sił w republice. Między trzema wielkimi ludźmi, przydzielając każdemu z nich imperium, czyli władzę w poszczególnych prowincjach. Mogli tam sprawować władzę quasi-monarchiczną, teoretycznie ograniczoną przez władzę centralną Rzymu, a w praktyce kontrolowaną tylko przez siebie samych nawzajem. Wielkich ludzi w systemie triarchalnym, czyli trójwładcy. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie. Trzumiraty zaczęły pojawiać się w praktyce politycznej Chin za panowania zachodniej dynastii Han, kiedy cesarz Zhao, obejmując tron w roku 87 przed naszą erą, ze względu na swój młody wiek 7 lat, nie mógł sprawować władzy osobiście. Trzema współregentami zostali Huo Guang, urzędnik z ludu Jin Jinmili oraz generał Shangunzie Chińskie triumviraty były urzędnicze i wywodziły się ze stanowisk trzech najwyższych urzędników zachodniej dynastii Han, znanych jako Sangong, trzech książąt, ministrów, kanclerza, wielkiego sekretarza i wielkiego dowódcy. W czasach dynastii wschodniej Han istniał system trójwładzy, zwany sansi, trzech administratorów jednego, dbałego o konie Sima czyli o wojnę, drugiego, dbałego o ludzi chodzących Boso, situ, czyli właściwych mieszkańców, oraz dbających o pracę sikong. W 208 roku Wataszka cao cao zniósł te urzędy i sprawując najwyższy urząd cesarskiego kanclerza, przejął kontrolę nad cesarzem Sianem, kolejnym, który wstąpił na tron jako dziecko. Gdy kraj był pustoszony przez powstanie żółtych turbanów, które spowodowało rozdarcie Chin na przez dziesiątki profesjonalnych warlordów. Centralizacja władzy urzędniczej przez Cao cało nie doprowadziła do zjednoczenia kraju. Kiedy jego syn, Cao Pi, zdetronizował ostatniego cesarza dynastii Han, w Chinach rozpoczęła się era trzech królestw triarchii, trójwładzy, którą zakończyła dopiero nowa dynastia. Dzin potrwającym formalnie 60 lat, a faktycznie 100 lat, w okresie rozpadu Cesarstwa. Polityczne zwroty akcji w imperium Romanum następowały znacznie szybciej. Od ustanowienia triumviratu w roku 60 do chwili objęcia władzy quasi-monarchicznej przez Gajusza Cezara i ostatecznej bitwy pod Mundą minęło 15 lat. W drugim triumviracie następcy Cezara. Oktawian August niecałe 13 lat uporał się z wyzwolicielami Republiki, z natroskimi zarobójcami oraz pozostałymi kolegami triumwirami. Zwycięski Gajusz już Cezar szukał odpowiedniej symbolicznej, ale i efektywnej formuły na zabezpieczenie swego realnego jedynowłactwa w Republice Rzymskiej. Ugłasza się trzykrotnie dyktatorem 49, 48, 47, oraz 46-44, maksymalnie wydłużając tę kadencję tego wyjątkowego urzędu Republikańskiego, przewidzianego tylko na 6 miesięcy, nawet do 3 lat. Oczywiście w całkowicie wyjątkowych okolicznościach zagrożenia republiki i takie okoliczności Cezar widział wprowadzonych przez siebie wojna domowych. Czterokrotnie Cezar dawał się wybierać konsulem: 48, 46, 45, 44 naśladując swojego wuja Mariusza, a gdy posunął się jeszcze dalej, gdy w roku 45 ogłosił się konsulem jedynym, nazwanym konsul sine collega, konsul bez kolegi. Były to jednak rozwiązania tymczasowe. Po zwycięstwie w bitwie nad Mundo w 45 roku Cezar zrezygnował z funkcji konsula, przekazując władzę formalną trzem konsulom sufekti, mianowanym spośród jego zaufanych legatów. Zwycięskie armie rzymskie mogły ogłosić swojego wodza imperatorem, co uprawniało go do triumfu w Rzymie. Cezara ogłoszono imperatorem trzykrotnie w latach 60-51 i wreszcie w roku 45, kiedy Senat podjął uchwałę, zgodnie z którą imperator stanie się tytułem dziedzicznym, który Cezar będzie mógł przekazać swoim potomkom. W tym samym roku 405 Cezar przyjął także honorowy tytuł Pater Patriae, Ojca Ojczyzny, nadany wcześniej w 368 roku Camillusowi, pogromcy Galów, zwanemu drugim Romulusem, czyli ponownym założycielem Rzymu. Tytuł ten przypomniany został przez Cicerona w 63 roku po stłumieniu spisku Kateliny. W tym samym roku 63, Cezar Otrzymał dożywotnią godność Pontifex Maximus, najwyższego kapłana, co w latach triumviratu i wojen domowych w znacznym stopniu uzupełni jego roszczenia do quasi-monarchicznej władzy w Republice. Mimo swojej wyjątkowej pozycji, Cezar nie odważył się przyjąć tak niepopularnego w Rzymie tytułu króla. Cezar miał okazję poznać opinię publiczną na ten temat podczas zorganizowanego w czasie igrzysk przedstawienia w swoistej ustawki z Markiem Antoniuszem. Antoniusz trzykrotnie ofiarowywał publicznie Cezarowi królewski diadem, czemu towarzyszyły głosy dezaprobaty ze strony tłumów. Cezar trzykrotnie odmawiał przyjęcia diademu, co spotykało się z powszechnym aplauzem. Wreszcie na początku 1944 roku Cezar zdecydował się przyjąć tytuł dyktatora imperpetuem. W jego przypadku imperpetuum na zawsze – oznaczało niewiele więcej niż dwa miesiące. 15 marca tegoż roku został zamordowany. Przyjęcie tytułu króla przez Cezara, pogromcę wielkiego króla królów Farnakesa z Pontu, bogów królów Ptolemeuszy, de facto obniżyłoby jego prestiż jako wielkiego rzymskiego człowieka. Nawet związek z egipską królową Kleopatrą obniżał status Cezara w oczach rzymskiej opinii publicznej. Te rzymskie nastroje doskonale wyczuwał Spadkobierca Cezara, adoptowany przezeń w testamencie wnuk jego siostry Julii Młodszej. Nazywał się Gajusz Oktawiusz. A gdy miał 3 lata, w 60. roku jego prawdziwy ojciec, także Gajusz Oktawiusz, stłumił bunt niewolników w italskim mieście Turii. I stąd otrzymał dziedziczny przydomek Turinus, który był używany także przez jego syna. Jednak w roku 1944, 19-letni młodzieniec przyjął spadek po Cezarze i zgodnie z zasadami zmienił dotychczasowe nazwisko na nazwisko przybranego ojca – Gajusz już Cezar. Dla odróżnienia od jego adopcyjnego ojca, zarazem imiennika, był potocznie określany jako Oktawianus, zgodnie z rzymskim zwyczajem, aby adoptowany syn nosił swoje poprzednie nazwisko w formie przymiotnika na anus – Oktawianus, czyli Oktawianowy, dla upamiętnienia pierwotnego rodu. W ciągu dwóch lat Gajusz Juliusz Cezar Oktawianus przeobraził się z nieznanego nikomu młodzieńca w jednego z przywódców cezariańskiego II Triumviratu wraz z Markiem Antoniuszem i Markiem Emiliuszem Lepidusem. Dnia 1 stycznia 1942 roku Juliusz Cezar stał się pierwszym historycznym Rzymianinem, który został oficjalnie ubóstwiony przez Senat i odtąd zwany był Divus Julius, Boski Juliusz. Oktawian skwapliwie umieścił to w swoim oficjalnym nazwisku: Gaius Julius Caesar Divi Filius, syn boskiego. Dnia 16 stycznia 27 roku, jako już jedyny władca Imperium Romanum, kiedy jeden z pozostałych triumwirów, Lepidus, wycofał się z życia politycznego, a drugi, Marek Antoniusz, zginął próbując wraz z egipską Kleopatrą stworzyć jakąś syntezę Republiki Rzymskiej i Królestwa Hellenistycznego, Oktawian przyjął od Senatu honorowy tytuł Augusta i aż do śmierci zwał się Imperator Cezar Divi Filius Augustus. W ten sposób Oktawian ustali nomenklaturę, którą przyjmować będą w tarżetności kolejni jego następcy, jedynowładcy wciąż formalnie Republikańskiego Imperium Romanu. Formuła tego tytułu i nazwiska w jednym brzmiała Imperator, tutaj następowało aktualne prenomen, nomen i kognomen danego cesarza, Cesar Augustus. W tym wyjątkowym nazwisku tytule Imperator stawał się jakby prenomen, imieniem cesarza rzymskich, a Cesar i Augustus przytomkami, kognomina, przyjmowanymi przez spadkobierców władzy monarszej. Po Oktawianie i Augustie, kolejni cesarze, Przejmowali to stanowisko jako adoptowani synowie poprzednika, Tyberiusz, Kaligula, Neron, lub jako pochodzący z rodu poprzednika, a więc naturalnie spadkobiercy, Klaudiusz. Czy w końcu jako uzurpatorzy, którzy odnieśli sukces. Pierwszy, Galba, po pokonaniu Nerona. Ci przyjmowali jednak schemat nazwiska poprzednika, jak gdyby adoptując się do cesarskiego rodu. Za życia. August sprawował urząd konsula 13 razy, z czego 8 razy miało miejsce w latach 30-23, gdy kształtowały się podwaliny instytucjonalne ustroju republiki rządzonej przez jedną osobę. Jako konsul pełnił główną rolę w rzymskiej władzy wykonawczej, ale dzielił ten urząd ze swoimi nominowanymi kolegami. Dlatego też tytuł imperatora zaczął odgrywać ważniejszą rolę. Ten pierwotnie tymczasowy tytuł, którym żołnierze witali zwycięskiego wodza podczas triumfu, powrócił do swojego pierwotnego etymologicznego znaczenia jako nomen agentis od czasownika imperare, oznaczającego tego, kto wydaje rozkazy. Imperium to pierwotnie zakres władzy, w ramach której urzędnik mógł wydawać rozkazy. W ten sposób Oktawian, przyjmując tytuł imperatora już w 1938 roku. A więc jeszcze wtedy, gdy dzielił władzę z pozostałymi triumwirami, rozumiał ten tytuł jako permanentny imperator, podobnie jak Cezar, tylko że ten jego adoptowany syn utrzyma władzę imperatora przez 52 lata, gdy Cezar ledwie przez dwa miesiące. Imperator otrzymywał najwyższą władzę wojskową, summum imperium, taką samą, jak kiedyś w wyjątkowych okolicznościach. Zagrożenia republiki otrzymywał dyktator. Było to połączenie imperium konsulare, władzy sprawowanej przez konsula w Rzymie, oraz imperium majus, władzy większej sprawowanej na terenie prowincji. Imperator otrzymywał władzę nie na chwilę, jak dawniej wódz, na czas triumfu, nie na sześć miesięcy, jak dawniej dyktator. Otrzymywał władzę i to nie konsularną, czy większą, ale największą otrzymywał pełnią władzy, pełnią rozkazywania. W roku 27 Senat nada Oktawianowi także na stałe tytuł Princeps Senatus, czyli najwybitniejszego senatora, umieszczonego przez cenzorów na pierwszym miejscu na dawnych listy, listach senatorów. Godność ta ustanowiona w 275 roku przed naszą erą, nie była dawniej nadawana dożywotnio, żywotnio, jest tylko na kadencję pięcioletnią. Następnie podlegała weryfikacji przez cenzorów. Princeps posiadał duży zakres kompetencji w organizowaniu prac Senatu: zwoływał i odraczał obrady, ustalał porządek obrad i miejsce obrad, przewodził obradom, spotykał się w imieniu Senatu z zagranicznymi poselstwami i odpisywał w imieniu Senatu na pisma z zagranicy. Sprawiając tę godność, Oktawian kontrolował rzymską legislaturę. Starożytny Rzym nie znał Monteskiuszowego trójpodziału władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. W Rzymie istniały co najmniej dwa dalsze rodzaje władzy. Cenzorzy, mianujący senatorów, byli powoływani co 5 lat na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Zakazywano też dwukrotnego sprawowania urzędu cenzora. Wymagane było, by rozstrzygnięcia cenzorów były kolegialne, że tylko decyzja jednomyślna dwóch cenzorów była prawomocna. Tymczasem Oktawian sprawował urząd cenzora trzykrotnie. W roku 28. przed naszą erą, przygotowując wraz ze swoim współpracownikiem Agrypą skład senatu, w którym on sam znalazłby się jako princeps. W 8. roku przed naszą erą, jako jedyny cenzor, a w 14. roku naszej ery wraz z Tyberiuszem, którym chciał ułatwić sukcesję jako przyszły monarszy. W 23. roku przed naszą erą. Był ten rok nie mniej ważny niż rok 27. To wtedy, w sierpniu, doszło do zawarcia tzw. drugiej umowy, na mocy której przyznano prerogatywy kolejnej corocznie odnawianej władzy, a mianowicie dożywotniej Trybunicja Potestas, a wraz z nią Sankrosanctitas, czyli immunitet, pełną nietykalność, przyznawano wcześniej Trybunowi Ludowemu. W ten sposób władca Rzymu, Przejął najwyższą władzę we wszystkich ważnych urzędach republikańskich. Oktawian August nie zaniedbywał sankcji religijnej swojej władzy, stylizując się na boskiego władcę na tyle, na ile było to możliwe w ówczesnym imperium. Podczas gdy na wschodzie królowie ogłaszający się bogami byli uważani za normę, w Rzymie Oktawian chciał być uważany przede wszystkim za pierwszego obywatela, princeps civitatis, strażnika. Starożytnych cnót, w tym starożytnego kultu religijnego, który całkowicie wykluczał wszelkie ludzkie roszczenia do boskości, przynajmniej za życia, gdyż pośmiertna deifikacja Cezara w 1942 roku otworzyła także Augustowi drzwi do zostania boskim władcą poprzez dziedziczenie boskiego statusu jego ojca adopcyjnego. Podczas powrotu ze zwycięskiej wyprawy do Egiptu przeciw Antoniuszowi i Kleopatrze. W 30 roku w wielu z hellenizowanych miastach Azji i Bityni nazywano Augusta Bogiem Zbawicielem, Soter, co było naturalnym przydomkiem nadawanym hellenistycznym władcom. Jednakże w samym Rzymie nie odważono się na tak otwarte przebóstwienie żyjącego władcy. Na wschodzie August dołączył jako Bóg do bogini Romy, czczony od 155 roku przed naszą erą w Smyrnie. Natomiast w Rzymie czczona była wyłącznie bogini Dea Roma oraz genius Augusti, duch opiekuńczy Augusta. Senat deifikuje Augusta dopiero pośmiertnie, ale nie przyzna mu tytułu divus boski w jego przypadku, wystarczy przydomek Augustus, uroczysty, ścigodny. Archaiczna forma znana poecieniuszowi od czasownika Augeo. Tym był Augustus. W sferze religijnej Augustus także zapewnił sobie kapłaństwo jako pontifex Maximus po śmierci triumvira Marka Lepidusa w XII roku. W drugim roku przed naszą erą został Augustowi nadany przez Senat tytuł Pater patriae, ojca ojczyzny. Wszystkie te tytuły, godności i urzędy były akceptowane później w pakiecie przez kolejnych następców Augusta, zwanych cesarzami rzymskimi. W ten sposób w ideologicznej atmosferze Republikańskiego Rzymu wyłonił się urząd jedynowładcy Imperium Światowego, władcy górującego nad wszystkimi innymi królami. Imperator Cezar August stał się nowym tytułem dostosowanym do jedynego władcy, tytułem całkowicie odrębnym i wrogim wobec tradycji królewskiej. Władza królewska była tym, czym Rzymianie pogardzali. Nawet ci sami zostali poddani władzy monarszej, o wiele bardziej autorytarnej niż ta sprawowana przez królów w tradycyjnych społecznościach. Już w propagandzie skierowanej przeciwko Antoniuszowi wysuwano na pierwszy plan fakt, że w rzeczywistości został on zniewolony przez królową Kleopatrę. Trudno powiedzieć, co byłoby gorsze dla Rzymianina. Idea służenia kobiecie, czy bycia poddanym królowi. Świat helenistycznego greckiego wschodu był jednak dosyć odporny na subtelności rzymskiej ideologii republikańskiej. I w oficjalnych źródłach cesarz Rzymu określany był po grecku jako autokrator, kaiser teuchyos, sebastos, basileus. Słowo imperator zostało tu przetłumaczone na termin znany już z Tukidydesa. Autokrator, pan samego siebie, samowładca. To słowo odnosiło się głównie do państw albo i do prywatnych osób, wolnych, niezależnych. I ten sam Tukidides użył też tego wyrażenia na czynnie kogoś sprawującego władzę absolutną. Polibiusz, jako pierwszy użył tego słowa w kontekście rzymskim, aby przekazać w języku greckim znaczenie terminu rzymskiego dyktator. Tłumacząc zatem łaciński imperator za pomocą autokrator, grecy doskonale. Zrozumieli, że z tym tytułem należy wiązać summum imperium, najwyższą niczym nieskrępowaną moc rozkazywania w państwie. Ten aspekt władzy cesarskiej był szczególnie podkreślany w późniejszej tradycji wschodniej, gdzie do 1917 roku władzę Rosji nazwana po słowiańsku samodzielnie cesar, car. Słowo Augustus. Przymiotnik bardzo rzadko używany w łacinie, przed 25. rokiem, przed naszą erą, przetłumaczony został przez Greków jako sebastos, czcigodny, wielbiony, od czasownika sebazomaj, bać się, z czasownika spotykanego już w Iliadzie Homera, i wywodzącego się od innego czasownika, sebomaj, czuć strach przed Bogiem, czuć wstyd. W tym przypadku, sebastos można porównać do tytułu Augustus. Jako neologizm, Sebastos było również rzadkim słowem, które zostało ożywione w celu odzwierciedlenia łacińskiego tytułu jedynowładcy. Obrazu dopełnia nieoryginalne wyrażenie król Basileus. Grecy w ogóle nie zastosowali się zatem do łacińskiego tabu na słowo król Rex wobec monarchy Imperium Romanu. Basileus do końca cesarstwa rzymskiego w 1453 roku będzie używany w języku greckim na określenie cesarza. Cesarza rzymskiego, czy to w Rzymie, czy w Konstantynopolu. z biegiem czasu zaszła potrzeba wykazania wyjątkowości i tego władcy, nadal nazywano go królem Basileus. Podczas gdy inni władcy, m.in. królów Europy Zachodniej, byli określani w języku greckim jako Rigas, czyli zapożyczeniem od łacińskiego Rex. Czyli król. Tym samym świat grecki nie zrezygnował z nazywania monarchy rzymskiego królem. Zaadaptował jednak elementy w nawiązaniu do łacińskiej nomenklatury. Szczególnie popularny w tym przypadku okazał się odpowiednik Augusta, przymiotnik Sebastos, będący punktem wyjścia dla wielu innych nazw, nazw miast noszących nazwę Sebastei. Punktem wyjścia do imion, takich jak na przykład Sebastian. Był również elementem służącym do tworzenia coraz to nowych tytułów dworskich we wschodnim Rzymie, na przykład Sebastokrator. Jednakże tytuł Sebastos nie stał się określeniem władcy jako takiego. Z podobnym zjawiskiem spotykamy się na zachodzie, gdzie mamy nazwy miast wywodzące się od Augusta, kolonii Augusta. Nazwy miesiąca Augustus, imię Augustinus i wreszcie renesans samego imienia Augustus, początkowo nadawanego jako uroczyste imię władcom aspirującym do wskrzeszenia tradycji rzymskiej, na przykład królowi Francji Filipowi II, zostaje nazywana przez kronikarza Rigorda e, nadane imię Augustus w roku 1185. Przyjęło się to szczególnie w okresie renesansu. Między innymi nasz król Zygmunt August, urodzony w 1520 roku, został przez swoją matkę Bonę Sforcę nazwany Augustem. Jednak wszystkie późniejsze języki niegreckiej Europy i nie tylko Europy, na określenie władcy stojącego ponad innymi królami, wybierały alternatywnie albo pochodną terminu imperator, albo terminu cesar. Formy pochodne od imperator występują głównie w językach romańskich emperer, emperador ale i w języku angielskim, którego słownictwo pozostawało pod silnym wpływem romańskich języków. I w językach celtyckich, gdzie wyraz ten jest zapożyczeniem z angielskiego, francuskiego, tutaj bezpośrednio z łaciny. Natomiast w innych językach Europy nie tylko Europy na określenie cesarza dominuje przydomek Juliusza Cezar. Cezar, który od początku istnienia tej godności będzie określeniem władcy Rzymu. Grecka forma Kaiser była punktem wyjścia do zapisywania tego tytułu w różnych językach semickich. Bliskowschodni semicki krąg kulturowy dał początek formie Kaiser Kesar, znanej w całej islamosferze, Na np. w językach takich egzotycznych jak malajski czy suahili. Kultura irańska posprzyniła tę nazwę tytułu przed islamskiej Azji zachodniej i środkowej. Starożytna wymowa łacińska była także podstawą dla formy Kaiser spotykanej w językach germańskich i fińskich. Spalatelizowana wymowa łacińska, później starożytności, nadal znajduje swoje odbicie w językach słowiańskich czy węgierskim za pomocą terminów takich jak cesarz, cesar, sar. Istnieją jednak języki we wczesnym świecie, w których słowniki dla wrazu cesarz podają zupełnie inne odpowiedniki. Nie nawiązujące w ogóle do imperator Cesar. Zwykle wywodzą się one od słowa król, co oznacza podobną zasadę tłumaczenia, jak zastosował świat grecki, używając terminu basileus, król na określenie Oktawiana Augusta. Jednakże zwykłe słowo król często musi być odpowiednio wzmocnione, aby odzwierciedlić wyjątkowość terminu cesarz, co skutkuje utworzeniem rzeczowników złożonych. Tak więc w językach irańskich i indyjskich używanych przez społeczeństwa zislamizowane używa się perskiego terminu król-królów, szachin-szach. W niemuzułmańskiej lub dopiero niedawno islamizowanej Indosferze używa się różnych form słowa Z sanskryckie rarad-hiraża, król-królów, palijskie ad nad nadkról, indonezyjski, malajski maharaja wielki król, czy też samracz ekaradża, jeden król. Istnieją jednak także dwa tytuły, które ani nie zawierają słowa król, ani nie pochodzą od łacińskich imperator czy cesar. Mają natomiast oznaczać władzę cesarską wyższą niż zwykła władza królewska. W indosferze jest to sanskrycki wyraz ciakrawartin, czyli obracający kołem, a druga nazwa to Huang Di, to wspaniały, dostojny, bóg nieba, w sinosferze, czyli krajach ukształtowanych przez Pismo chińskie. Można zatem argumentować, że wszystkie cztery globalne kręgi cywilizacyjne rozwinęły ideę uniwersalnego władcy, większego od królów. Islamosfera, kalifat Rasul Allah, nie Malik, król. Sinosfera, Huangdi Di, nie Wang król. Indosfera, Cakrawardin, nie Radzia. I jeśli możemy tak powiedzieć, Romanosfera, świat zachodni, imperator Cezar August czyli nie Reks. W przypadku świata islamu sprawa jest jasna. Teokratyczna umma uznaje Boga Allaha za króla królów. Stąd jego posłaniec Rasul znajduje się ponad wszystkimi królami, podobnie jak następcy tego posłańca, halifa. W języku arabskim cesarz rzymski jest określany po prostu jako król, malik. Z czasem muzułmanie przyjęli tytuł Cezara, ale nie był to tytuł dominujący nad innymi królami, lecz konkretny, roszczący sobie prawo do dziedzictwa rzymskiego. I tak w 1453 roku Mehmed Fatih przyjął tytuł Kayseri Rum jako wyraz swojej kontroli nad niedawno pokonanym państwem chrześcijańskim i jego stolicą w Konstantynopole. Tytuł ten jednak nigdy nie zastąpił zwykłego tureckiego tytułu sultan, ani polskiego Padyszach, a kiedy w 1517 roku sułtan Selim zdobył upragniony tytuł Kalifa, zapożyczony tytuł cesarza Rzymu został de facto zapomniany na dworze osmańskim. Przyjęcie tytułu i Hind przez królową Wiktorię w 1876 roku był międzykulturowym eksperymentem mającym na celu personalizację. Władzy w brytyjskim Raju w Indiach, przyjętym z koronę od kompanii indyjskiej w 1858 roku. Tytuł ten zniesiono w 1948 roku, gdy Indie uzyskało niepodległość. Indyjski Chakrawartin, obracający kołem, może być rozumiany zarówno w sensie świeckim, jak i religijnym. W tym pierwszym oznacza tego, którego koła rydwanu toczą się wszędzie bez przeszkód, czyli potężnego władcę świeckiego. Rozjeżdżającego innych władców. W tym drugim znaczeniu jest to ten, który kręci czakrą harmę, kołem harmę, czyli bytu, prawa, powinności, przydzielonego losu. To jest władca religijny. Jednak czakrawartyn nie różni się jakościowo od radzia, króla, którego to słowa jest czasem synonimem, a czasem epitetem. Stąd mówi się czasem czakrawarty radzia król obracający kołem co też znajduje swoje odzwierciedlenie w przekładach na język chiński tekstów buddyjskich Duan Lung Wang, dokładnie o tym samym znaczeniu. Zostaje zatem jeszcze tylko chiński tytuł cesarza, jako być może adekwatny do łacińskiego terminu władcy nie będącego królem, ale stojącego ponad królami. Oba tytuły, chińskie Huangdi oraz imperator Cezar Augustus zostały wymyślone przez tych, Którzy jako pierwsi zaczęli je nosić. W 226 roku przed naszą erą, 13-letni Zhao Zheng, zwany we współczesnej historiografii jako Ying Zheng, został królem państwa Qin po swoim ojcu. Królem jako Qin Wang Zheng, czyli państwa Qin Król W 221 roku zjednoczył on wszystkie chińskie państwa i przyjął wymyślony przez siebie tytuł Qin Shi Huang Di. Zachował zatem nazwę państwa Qinghuo, którego pierwotnie był królem. Ta nazwa państwa w późniejszej historiografii traktowana będzie jako nazwa dynastii Chao. Dynastia Qin upadnie już w 207 roku, po 14 latach od zjednoczenia państwa środka i w 3 lata po śmierci jej pierwszego władcy. Po kilku latach zamętu zastąpi ją dynastia Han. Z formalnego punktu widzenia, Każda nowa dynastia w Chinach to jest odrębne, nowo powołane do życia państwo, tworzone w tym samym odwiecznym centrum świata pod niebem, którego mandat otrzymało. Nie zabraknie w historii Chin prób ponownego powołania do życia państwa Chin. Będą to jednak wszystko twory efemeryczne i prowincjonalne. Król Zheng, kiedy przyjmował nowy tytuł, pozbył się swego imienia, podobnie jak i Octavian. Pozbył się imienia Gajusz. Zastąpione przez Oktawiana imię Gajusz było nową formą, czy też imieniem imperator. Władcy chińskie przyjęła jednak trochę inna idea. Planował on, że jego państwo przetrwa 10 tysięcy lat i będzie mieć wielu władców, sobie, przyznawiając po prostu numer 3, początkowy, inicjujący pierwszy. Kolejni władcy mieli po prostu liczyć swoje miejsce w szeregu. Cheng, zanim został pierwszym cesarzem, był 36 lub 38 królem swojego państwa Qin. Państwo to jako królestwo okazało się jednak o wiele bardziej długowieczne w porównaniu z efemerycznością cesarstwa Qin. Po pierwszym cesarzu nastąpił tylko drugi władca, Qin Ershi, a trzeci nie się przyjmować tytułu Qin Sanshi, trzeci władca Qin, zadowalając się dawnym tytułem Qin Wang Zing, król Qin Ziang. Zresztą jego panowanie trwało 46 dni. Dynastia Qin i koncept oznaczania kolejnych władców liczbami porządkowymi nie przetrwały próby czasu. Natomiast tytuł Carski Huang Di przed w użycie i stał się później jednym z symboli chińskiej cywilizacji, zastąpiony dopiero w XX wieku przez republikańskie tytuły o genezie rewolucyjnej. Nacjonalistycznej lub komunistycznej. Wang Di składa się z dwóch znaków. Wang, liśniący, wspaniały i dawniej znaczający epitet nieba, suwerenny, wyższy, królewski, oraz znaku Di, znaczającego Najwyższy Bóg, niebios z czasach dynastii Shang, prawdopodobnie Bóg przodków, człowiek honorujący zmarłych ojców przodków, bóstwo przodków. Bóg niebius. Tytuł wymyślonego przez pierwszego cesarza nawiązywał do San Huang Wudi, pierwszych boskich władców państwa środka, czyli trzech dostojnych Augustów i pięciu cesarzy. Może jednak lepiej byłoby oddać to określenie jako Trzej Huang i Pięciu Di, czyli w terminach nierzymskich. Można zauważyć, że Huang odnosiło się do trzech pierwotnych bóstw, Władcy Nieba, Władcy Ziemi, Władcy Ludzkości, a Di do pięciu boskich władców, w szczególności do żółtego cesarza Huang Di, którego imię jest homofonem do tytułu złożonego przez króla Qin Huang Di. W ten sposób, przyjmując nowy tytuł, król Zheng cofnął się do samego początku Królestwa Niebieskiego. Co ciekawe, w 207 roku. Oktawian rozważał przyjęcie honorowego tytułu Romulusa zamiast Augusta, czyli imienia pierwszego króla Rzymu, gdyż stylizował się na drugiego, ponownego założyciela Rzymu. Romulus miał też naturę boską, gdy wedle mitu został wzięty za życia do nieba i stał się bogiem Quirynusem. Ostatecznie jednak Oktawian porzucił ten pomysł, obawiając się, chociażby cienia jakiegoś związku z władzą królewską a może obawiając się przepowiedni że pierwszy i ostatni władca rzymu będzie nosił to samo imię co symbolicznie spełniło się gdy w roku 476 Romulus Augustulus jako ostatni cesarz rzymski na zachodzie odesłał swoje insygnia cesarskie do Konstantynopola to tabu nadawania imion Oznaczało również, że żaden z papieży nie przyjął imienia Piotr aż do dzisiaj. 136 papież Pietro Kanepanowa zmienił też swoje imię na Jana XIV i odtąd przyjmowanie nowego imienia przez papieża stało się regułą, chociaż uczynili to tylko nieliczni poprzednicy Jana XIV. Dla starożytnych Rzymian tył cesarski był wyjątkowy. Można go było uzurpować, można było go dzielić ze współcesarzem, ale tylko w obrębie Imperium Rzymskiego, na przykład systemu hierarchii, czwór władzy, zakładającej istnienie dwóch głównych cesarzy Augustów i dwóch pomniejszych Cezarów. Nawet najpotężniejszy obcy władca nie mógł nosić tytułu cesarza. Siśniewiejscy Rzymianie nie byli już tak kategoryczni w tych sprawach. Przecież mówiący po grecku Rzymianie ze wschodu, Używali terminu Basileus na określenie swojego władcy, czyli tego samego terminu używanego w języku greckim do opisania mniejszych królów walczących pod Troją w Homeryckiej Iliadzie. Rzymianie mówiący po łacinie mieli w średniowieczu cesarzy pochodzenia barbarzyńskiego, od Karola Wielkiego poczynając koronowanego w roku 800. W konsekwencji Rzymianie Łacińscy domagali się dyplomatycznego uznania tego tytułu zrekonstruowanego na Zachodzie przez papieża, bez jakiejkolwiek ciągłości dynastycznej czy instytucjonalnej cesarstwem starożytnym. Nikomu nie był w głowie monopol na ten tytuł? Dlatego cesarza rzymskiego na Wschodzie nie przestano nazywać cesarzem, ale nazywano go Imperator Konstantinopolitanus lub też Imperator Grekorum, cesarz Greków. A jego prestiż... Został umniejszony nie przez kwestionowanie jego tytułu cesarza, ale przez pozbawienie go władzy nad Rzymem i Rzymianami, tymi rzeczywistymi Rzymianami w Italii nad Tybrem. Ale i na Zachodzie w średniowieczu nie wszyscy przyjmowali za oczywistość roszczenia odbudowanego imperium do władzy powszechnej. Stąd obok nie tytułu imperatora, domyślnie uniwersalnego, pojawiły się takie określenia jak. Imperator Francorum, imperator Alemannorum, imperator Italię, imperator Romanorum. Powodujące zawężenie zakresu władzy tego konkretnego frankońskiego, saskiego czy szwabskiego cesarza, a po słowiańsku cesarza niemieckiego. Podczas wypraw krzyżowych także kalifa z dynastii Abbasidów zaczęto nazywać Imperator Babylonicus, cesarz babiloński. Podobnie zwano sułtanów seldżuckich, Seljuk sultanus scilicet imperator persidis, czy też saliok, le seigneur de truqueman Emperor d'Ez. Przeniesienie tytułu cesarza na egzotycznych, odległych władców przyspieszyło w XIII wieku, podczas podwojów mongolskich. Stąd Giovanni Karpine, pierwszy legat papieski na dworze wielkiego Hana w Karakorum, nazywał go po prostu. Imperator Tartarorum. Jednak Wilhelm Zrubruk, kolejny franciszkanin, poseł króla świętego Ludwika francuskiego, starannie rozróżniał Hanów mongolskich od uniwersalnego, wyjątkowego władcy zachodu, który nosił tytuł Imperator Romanorum. Z czasem autorzy europejscy poznali trzech cesarzy na wschodzie odmiennych od wielkiego Hana Mongołów. Imperator Ketaorum, czyli cesarz dynastii Song. Imperator Deli, czyli Sultan Deli, czy Imperator Tartarorum Perside, Ilhan, jeden z dynastów potomków Dżinnis W XV wieku horyzont geograficzny stale się poszerzał, a w 1436 roku mapa mundi, której autorem był Andrea Bianco, wyróżniała dwa imperia w Europie: Imperium Romanorum i Imperium Romania. To no drugie to oczywiście ze stolicą Konstantynopolu. Oraz aż dziewięć imperiów w Azji. Imperium Katai, Imperium de Termasho, Imperium de Medio, Imperium Rosse Magna, Imperium Tartaroron, Imperium Basera, Imperium Preteianis, Imperium Emibar Imperium Morati. Jest wśród nich Imperium Rosie Magna, czyli Wielkiej Rosji. Aczkolwiek rok 1436 nie był rokiem, kiedy to żaden władca na Rusi, ani z Litwy, ani z Moskwy, nie rościł już w sobie pretensji do bycia cesarzem. Wiek XVI to wiek odkryć geograficznych apogeum nowych kontaktów pomiędzy Europejczykami a narodami innych kontynentów, w tym nowo odkrytych kontynentów obu Ameryk. Realia państw indiańskich próbowano opisywać, przez odwoływanie się do instytucji znanych w Europie. Stąd wysoko rozwinięte cywilizacje Mesoameryki czy Andów nazwano Imperium Montezumę czy Imperium Lu Inków. Nawet dzisiaj terminologia używana w odniesieniu do władców Azteków czy Inków jest daleko od ujednolicenia. Czy władcę ich możemy nazwać królem? Jednak musimy nazwać cesarzem. A może powinniśmy używać określenia lokalnego? Platoani, czy też Inka? W tym czasie. Pojawiły się też wątpliwości, jak oddawać chiński tytuł władcy Huang Di. Czy należy oddawać go w językach europejskich przez król czy przez cesarz? Jezuita Anasius Kilcher, autor słynnego w swoim czasie dzieła China Monumentus Illustrata z 1667 roku, pisze na przemian Rex Sinarum, imperator Sinarum. Państwo środka po francusku to albo Empire. Dimilieu albo Ruoyang cesarstwo środka lub też królestwo środka. Na fakt, że ostatecznie chińskie Huangdi zaczęto oddawać jako cesarz, a nie król, z pewnością wpłynęła rozległość tego kraju. Oraz to, że cesarz dawniej nazywany był synem nieba, Tianzi. Ale zaznajomienie się z historią Chin i początkami instytucji Huangdi również nie było bez znaczenia. Huangdi i cesarz to nowa jakość w Chinach. Władca uniwersalny, zjednoczonych pod rządami jednego monarchy dawniejszych wojujących królestw. W 221 roku przed naszą erą król dynastii Qin zjednoczył wszystkie siedem państw, które uformowały się drogą wojen w poprzednich stuleciach, z nawet kilkuset organizmów państwowych istniejących na początku. Wojna o zjednoczenie trwała 10 lat. 230-221 przed naszą erą. Król Zheng z Qin podbił trzy państwa o niezbyt długich tradycjach. Powstały w 403 roku z podziału państwa Jin. Są to państwa Han, Wei, i Zhao. Podbił też bardzo stare państwa lenna wczesnej dynastii Zhou, powstałe jeszcze w XI wieku: państwo Chu, Yan i Qi. Sama dynastia Zhou, której król miał kiedyś jako jedyny władca, będący synem nieba, rzeczywistą władzę nad innymi królestwami która to władza z czasem stała się jednak czysto teoretyczna, ta dynastia Zhou nie przetrwała do czasów króla Zheng'a, ale została zniesiona przez jego ojca Zhao w roku 256. Król Zheng w 221 roku po zjednoczeniu Chin przejął dawny tytuł Syna Nieba, uprawniający do władzy nad całym państwem środka, jednak nie odtworzył tradycji królestwa Zhou. Te skończyły się bezpowrotnie. Joe, które pozwoliło swoim lennom usamodzielnić się i które utraciło terytoria i władzę na ich korzyść, nie mogło być dobrym wzorcem do budowania planowanego na 10 tysięcy lat nowego państwa. Również Oktawian August, sprawując swą władzę w prowincjach zachodnich Imperium Romanum, w krótkim, zaledwie dwunastoletnim okresie zjednoczył państwo rzymskie z siedmiu części. Z prowincji we władaniu cezarobójców z terytoriów okupowanych przez pirata Seksusa Pompejusza, chcącego pomścić śmierć Ojca na Cezarianach, prowincja Triumwira Lepidusa, prowincja Triumwira Marka Antoniusza, Egipt Kleopatry, Italię formalnie znajdującą się we władze Senatu, państwa klienckie. Oczywiście nie da się porównać tych często efemerycznych rzymskich jednostek politycznych z Królestwami Państwa Środka, Królestwami epoki walczących państw. Ale wspólną cechą zarówno króla Dżenga, jak i rodziny Juliuszów było przywoływanie boskiego pochodzenia. Cezar wywodził swój ród od Julusa, syna Eneasza i bogini Wenus. Dżeng był 36 lub 38 królem Chin. Pierwszy król Feizi zmarł w 858 roku. Rządził zatem 200 lat później niż założono dynastię Zhou. Niemniej jednak rodzina królewska Chin uważała Niu za założycielkę swego rodu. Uważano, że owa wnuczka, Zhuang Xiu, który z kolei był wnukiem żółtego cesarza, zaszła w ciążę w Wielkim Je po zjedzeniu jaskółczego jaja. Tak więc pierwszy cesarz Wang Di nawiązywał swym tytułem do protoplasty rodu Qin, żółtego cesarza Wang Di. Władców dynastii Zhou zwyczajowo nazywano Wang, czyli król. Chociaż używali także zaszczytnego określenia Tienzy syn niebios, czego w tamtym czasie nie mógł robić żaden inny król zwojujących wojujących królestw państwa środka. Niemniej jednak, kiedy król Zheng stworzył nowy tytuł w roku 221, nie zadowalał się już tytułem króla Wang, lecz włączył słowo Huang do zakresu swojego tytułu Huangdi. Dziś te dwa słowa, Wang i Huang, brzmią podobnie, ale jest jednak różnica między nimi. Jeśli przyjrzymy się etymologii znaku Huang zobaczymy, że jest to znak złożony z hieroglifu „baj” płomień oraz huang król. Zatem znak Huang jest połączeniem dwóch słów, ma to być połączenie fonetyczno-semantyczne, czyli takie, w którym z dwóch składających się na nowy charakter znaków, jeden niesie w sobie znaczenie, a drugi brzmienie fonetyczne. W wymowie starochińskiej. Ten Huan miano wymawiać jako "guan", A więc zgodnie z tradycyjnie przyjętym wyjaśnieniem pierwsza składowa część znak hieroglif Ba, Baj, płomień daje składnik semantyczny, a drugi, Huan, król, tylko składnik fonetyczny. Wymowa Huan. Oczywiście dzisiejsza wymowa znaków chińskich odbiega od tej, jak obowiązywała w dawnych czasach, na przykład w czasach pierwszego cesarza dynastii Chin. Poznanie dawnej wymowy nie jest jednak proste, gdyż pismo chińskie jest ideograficzne, niesie w sobie przede wszystkim komponent semantyczny. Oczywiście metodą komparatystyczną, np. porównując wymowę danego znaku w różnych dialektach i językach chińskich oraz w innych językach, które zapożyczały znaki wraz z wymową w dawnych czasach, możemy rekonstruować dawną wymowę i mieć Pojęcie jakieś o fonetyce języka starochińskiego. W przypadku wraz w Huang i Huang nie bez powodu rekonstruowana starochińska wymowa obu znaków różni się jedynie długością samogłoski a, długiej w Guang i krótkiej w Guang. Wydaje się jednak, że w badaniu etymologii znaku popełniono błąd. Otóż w języku chińskim badania etymologiczne. Dotyczą zarówno pochodzenia wyrazu w takiej postaci, w jakiej jest on wymawiany, a więc tak jak w przypadku innych języków, możliwe są też badania etymologii znaku, z czego powstał konkretny charakter. Może to być przyrównywanie najstarszych form zapisu, znaku z pism kości różnych z czasów dynastii Shang czy brązów dynastii żoł do konkretnych przedmiotów lub symboli, jakie pierwotnie miały być. Tymi znakami wyobrażone. Możliwe jest też badanie znaków rytualnych z innych znaków i odgadywanie idei, która stała za takim, a nie innym założeniem. Wydaje się więc, że złożenie Huang jest błędnie traktowane jako złożenie fonetyczno-semantyczne, gdzie redukuje się element Huang, król, tylko do składnika fonetycznego. W podobny sposób miałby powstać znak. Jak w przypadku innego znaku homofonicznego Huang oznaczającego jasny, świecący. Jest to znów złożenie semantyczne z elementu Huo, ogień, oraz elementu Huang, czyli de facto znaku, który sam w sobie też da się rozłożyć na pierwotne elementy. Także ten hieroglif ma w sobie aż trzy części składowe. Takie samo traktowanie dwóch znaków Huang jest jednak nieporozumieniem. W rzeczywistości, znaczenie płonący zaproponowane dla znaku baj to tylko jedno z możliwych znaczeń, dość rzadkie, włodzące się semantycznie od znaku baj bo płomień. W rzeczywistości, podstawowe znaczenia tego znaku obejmują biały, przezroczysty, czysty, pusty, jasny, i dlatego ma on znaczenie przenośne, wybitne. Złożenia fonetyczno-semantyczne to nie jedyny sposób tworzenia nowego znaku. Są jeszcze możliwe znaki, które biorą elementy semantyczne obu znaków składowych i osiągają własne, odrębne znaczenie z połączenia także zmodyfikowanego obu składowych części. Dlatego może tak być, że znak Huang nie jest całkowicie nowym słowem i nie jest jedynie fonetycznie powiązany z wyrazem Huang czy Kirul. Ale że jest modyfikacją wyrazu król -wang, z pewnością składowy znak ma wskazywać na wspólne odniesienie obu znaków do kategorii władca panujący. Jest to jednak jakaś modyfikacja słowa król, modyfikacja fonetyczna, a konkretnie wydłużenie samogłoski. Język starochiński nie znał tonów, natomiast wydłużenie samogłoski serabicznej. Mogło przybrać charakter morfologiczny, mogą oznaczać na przykład intensyfikację wyrazu oznaczanego w ten sposób. Stąd Guang byłby to ktoś o zintensyfikowanych cechach łanga króla, czyli ktoś bardziej królewski niż król. To od strony fonetycznej, a od strony nowego znaku komponentu by, bo można odczytywać w pierwotnych, najczęściej spotykanych znaczeniach właśnie jako biały, jasny, czysty. W związku z tym Huang byłby wyrazem „huang” król, ale tak zmodyfikowanym, żeby wywołać nieodparte skojarzenia z białym królem, czystym królem, jasnym królem. Tytuł wymyślony przez pierwszego cesarza, Huang Di, łączyłby w sobie wyobrażenia biały król oraz Bóg nieba, Bóg przodek. W ten sposób chiński cesarz pozycjonuje się ponad zwykłymi królami, jako wyjątkowy o boskim czy półboskim statucie, ale jednak król. W związku z tym znak Huang nie będzie związkiem fonetyczno-semantycznym, ale ideogramem złożonym, którym trzeba brać pod uwagę obie części składowe. Świadczą zatem tym synonimy wyrazu Huang Di Cesarz. Są to takie wyrazy jak Di Wang, Boski Król, Renwang, Wang, Ludzki Król, Tian Wang. Niebiański król. Da Wang, wielki król, odpowiednik indyjskiego maharaja lub greckiego Megas Basileus. Wszystkie te synonimy przemawiają za tym, żeby w wyrazie Huang Di widzieć ten sam element, co ich w synonimach, czyli element Wang. Znak Wang jest dość prosty, jeśli chodzi o kształty. Trzy kreski poziome. Jedna pionowa. Z wyglądu najstarszych form zapisu tego znaku w piśmie 11 Shang możemy się domyślać, że króla symbolizuje tu albo ostrze siekiery, albo korona. Interpretacja nie jest do końca jasna, jednak tradycyjnie objaśnia się kształt tego znaku jako trzy poziomy świata niebo, ludzie, ziemia, połączone przez kreskę pionową, czyli właśnie króla. Król jest tu więc uniwersalną mocą. Będącą w stanie łączyć trzy różne światy, znak Huang jest niczym innym jak tylko zintensyfikowaniem tej roli króla, a nie wyjściem poza tę rolę, podobnie jak i całe pojęcie Wang Li. Można zatem stwierdzić, że w dziejach ludzkości rzymski tytuł cesarza, imperatora jest wyjątkowy, wywodzi się do środowiska republikańskiego, ideologicznie wrogiego królewskości. Mimo że Republiką rządził de facto monarcha. Jeśli chodzi o tytuł najwyższego władcy, można go porównać jedynie z muzułmańskim tytułem haliwat rasu Allah, który wodzi się jednak z innej idei teokratycznej. W pozostałych kulturach i cywilizacjach określenia uniwersalnych władców zawsze składają się ze słowa król, nawet jeśli w tradycji europejskiej nazywa się ich cesarzami. Również chiński tytuł Huangdi. Wywodzi się z idei władzy królewskiej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i dziękuję bardzo wszystkim Państwa, którzy wsparli podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu.